10 listopada wspominamy świętego Baudoliniego, pustelnika. Niewiele szczegółów z jego życia dotarło do naszych czasów. Wiemy, że urodził się w rodzinie szlacheckiej w 712 roku w okolicy piemonckiej Alessandrii w północno-zachodnich Włoszech. Po śmierci rodziców odziedziczony majątek rozdał ubogim, a sam rozpoczął życie pustelnicze. Zamieszkał w skromnej chatce nad brzegiem rzeki Tanaro. Modlił się i praktykował różne umartwienia. Prowadził głębokie życie duchowe. Nauczał wiary katolickiej ludzi w okolicznych wioskach. Posiadał dar proroctwa i czynienia cudów. Współczesny mu biograf napisał, że był człowiekiem godnej podziwu świętości. Legenda mówi, że w wiosce, opodal której mieszkał, nagle pojawiło się mnóstwo dzikich gęsi. Pożerały trawę, zasiewy, czyniąc wielkie szkody. Nie można było ich wypędzić. Zmartwieni ludzie poprosili świętego pustelnika o pomoc. On powiedział do gęsi: idźcie. One poszły i już więcej nie nękały mieszkańców wsi. Kiedyś w czasie polowania na jelenia nieszczęśliwie zraniono bratanka królewskiego. Król zwrócił się do pustelnika o pomoc. Gdy posłaniec przyszedł do niego, zanim cokolwiek zdążył powiedzieć, ten znał przebieg tragicznego wydarzenia, ale stwierdził, że nie może pomóc, gdyż zraniony w międzyczasie zmarł. Baudolini zmarł w opinii świętości około roku 740. W roku 1174, jak głosi legenda, w czasie oblężenia Alessandrii, święty Baudolini ukazał się na murach miasta, zmuszając rycerstwo niemieckie do odwrotu. W ten sposób uratowano miasto. W 1189 roku w Alessandrii zbudowano kościół ku jego czci i tam złożono doczesne szczątki. W 1786 roku ogłoszono go patronem diecezji i miasta Alessandria. W 1803 roku relikwie świętego przeniesiono najpierw do kościoła świętych Aleksandra i Karola, a następnie w 1810 roku do specjalnie poświęconej kaplicy w nowo wybudowanej katedrze. 18 kwietnia 1979 roku w Alessandrii konsekrowano nowy kościół pod wezwaniem świętego Baudoliniego. W Alessandrii każdego roku, 10 listopada, jego relikwie wystawiane są do publicznej czci. W ikonografii przedstawiany jest jako pustelnik w otoczeniu dzikich zwierząt. Módlmy się. Boże, Ty przez zasługi Twoich świętych wysłuchujesz prośby nas, niegodnych grzeszników. Przez wstawiennictwo świętego Baudoliniego prosimy, daj nam tu na ziemi żyć zawsze w Twojej łasce, byśmy byli godni kiedyś zjednoczyć się z Nim i wiecznie śpiewać Tobie pieśń chwały w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.